Miejsce w drodze do Ulrys. Nowe obowiązki spadły na Keta jak grom z jasnego nieba. Jednak wbrew oczekiwaniom księżnej radził sobie lepiej niż mogła przypuszczać. Rycerze od razu zaakceptowali nowego dowódcę, nawet nie śmiąc sprzeciwić się jej woli, a młody hrabia de Revelion w ciągu kilku godzin przeorganizował najbliższą eskortę według własnych zasad. Zanim ruszyli w powrotną drogę do Ulrys, konie i jeźdźcy nawet nie mieli czasu na odpoczynek i regenerację siły. W ciągu zaledwie kilku godzin wszystko było gotowe do wyjazdu. Księżna obserwowała swój nowy nabytek z nieukrywanym zadowoleniem. Teraz mogła być pewna, że rzeczywiście nie pomyliła się w wyborze, bo właśnie takiego doświadczonego i oddanego dowódcy szukała. Droga powrotna dłużyła się w nieskończoność. Margaret de Hons ze znudzeniem obserwowała krajobraz z okien pięknej karocy, pełnej miękkich, barwnych poduszek. Towarzyszące jej służki prześcigały się w pomysłach, by zabawić własną panią. Jedna masowała jej stopy, druga czytała wiersze, a trzecia niestrudzenie wybierała z kuferka smakołyki, by dogodzić jej w smaku. Jednak księżna nie miała ochoty na żaden z nich. Zza przesłoniętych bordowych aksamitnych zasłon uważnie obserwowała kapitana, oceniając każdy jego ruch. Na zewnątrz zmieniała się pogoda, nadciągały chmury i na horyzoncie widać było już długie błyskawice uderzające w pokryte ciemnym lasem malownicze wzgórza. Hrabia de Revelion mocniej spiął poły smaganego wiatrem płaszcza i zrównał konia z karocą. Pani, nadciąga zawierucha. Powinniśmy się rozbić na skraju lasu. Znudzona księżna wychyliła się z okna i jakby od niechcenia spojrzała na horyzont. Obóz rozbijemy dopiero w dolinie. Nie mam ochoty marznąć tutaj. Rzuciła. Do doliny mam jeszcze sporo drogi. Obawiam się, że burza dojdzie nas szybciej. Nie jesteśmy z cukru. Odparła z uśmiechem i machnęła dłonią w geście zniecierpliwienia, sygnalizując, że nie ma ochoty na dalszą dyskusję. Cat czuł, że zanim dotrą do wspomnianej doliny, burza zaskoczy ich dokładnie na równinie. I tak też się stało. Sekundę na sekundę robiło się coraz ciemniej. Konie pędziły jak szalone, by dotrzeć do celu, ale siły natury nie dały się zatrzymać. Pierwsze błyskawice uderzyły tuż obok. Wszyscy struchleli. Znajdowali się dokładnie tam, gdzie nie powinni. Na niebezpiecznej, otwartej przestrzeni. Tylko księżna zdawała się dobrze bawić. Czuła, jak żywioły budzą ją do życia. Zarządziła w karocy ciszę i wsłuchiwała się w odgłos szalejącego wiatru. Nie pozwoliła przymknąć okien, delektując się kropelkami wody,
które delikatną mgłą zraszały jej piękną twarz. Rycerze na zewnątrz na próżno próbowali uspokoić rozszalałe konie. Deszcz lał jak z cebra. Trakt powoli zalewały strugi i dalsza podróż przebiegała w ślimaczym tempie. Hrabia de Revelion w gęstej jak mleko mgle starał się kontrolować każdy kolejny krok. Nie trudno było wpaść w sąsiednie grzęzawiska. Miał wrażenie, że nawałnica przybiera na sile z sekundy na sekundę. Pierwsi rycerze musieli zeskoczyć z koni, by sprawdzić dalszą drogę, co jeszcze bardziej spowolniło podróż i cały orszak posuwał się naprzód, coraz wolniej. Krok po kroku, aby do przodu. Nagle pierwszy wóz stanął. Koła ugrzęzły w błocie aż po same osie. Zniecierpliwiona księżna przywołała Keta. Mężczyzna nie był jednak w nastroju do rozmów, bo w głębi duszy winił ją za nieroztropność. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube, pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla Ciebie dostępne na mojej stronie bukardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje Ci, że możesz oglądać i słuchać, kiedy chcesz, 24 godziny na dobę, wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.